Dlaczego w trawie piszczy? Gawenda Simony Kossak. Innym rodzajem inteligencji, o której opowiadam już od kilku dni, jest dokonywanie wyboru. Testy na inteligencję bardzo często oparte są: wybierz kwadracik, który pasuje do pozostałych. Wybierz to, wybierz tamto, znajdź rozwiązanie sytuacji. Trzy zwierzęta takich wyborów dokonują. Otóż oczywiście kalkulowanie, osąd ilościowy. To wszystko jest inteligencja dokonywania wyboru i zwierzęta to fantastycznie mają rozwinięte. Na przykład, jeżeli chodzi właśnie o psy, na których najwięcej obserwacji dokonuje się, no bo siłą rzeczy język psa i język człowieka jest podobny w znaczeniu tym, że obie te istoty się rozumieją. Takie doświadczenia wykonywano przy okazji zabaw z psami. Jeden z wielkich badaczy, znawców psów, psycholog zresztą, ze swoim znajomym poszli na jakieś tam pole golfowe i grali tam sobie przez ileś godzin, po czym wracali do samochodu i nagle się okazało, że na polu golfowym zostały ich dwie czapki. Jedna duża, druga mniejsza. I mieli ze sobą psa, psa przyuczonego do aportowania. I pan psycholog, właściciel psa, powiedział mu tam: Karo czy inny piesku, szukaj. I piesek pobiegł na pole golfowe, oczywiście przestrzeń otwarta, a panowie stali, obserwowali pieska, co on zrobi. Otóż piesek znalazł jedną czapkę, wziął ją w zęby, pobiegł do drugiej czapki, próbował ją wziąć w zęby, ale czapka mu wypadła, ta pierwsza. No i spróbował jeszcze raz, nie wyszło. I na oczach ludzi mniejszą czapkę włożył do większej, większą wziął w zęby i przyniósł swoim panom. Jest to klasyczne dokonanie wyboru, kalkulacja i znalezienie wyjścia z sytuacji. Ale to mało, to jest pies. Myśmy hodowali kruka, koraska, tu u siebie w leśniczówce przez wiele lat i ten ptak, zresztą przytaczany we wszystkich prawdziwych podręcznikach psychologii zwierzęcej jako symbol i przedstawiciel zwierząt nieprawdopodobnie umiejących kalkulować w kwestii dokonania wyboru, czyli ta inteligencja dokonywania wyboru, zachowywał się w sposób jeszcze dalej bardziej wyrafinowany niż ten pies z dwoma czapkami. Mianowicie okropnie lubił kraść, jak wszystkie kruki, wszystko, co się różniło od otoczenia. Na przykład mogły to być monety. I obserwowaliśmy, jak sobie kruk radzi z kradzeniem monet rozsypanych po stole. Otóż brał, tak jak pies, brał w dziób jedną, potem chciał chwytać drugą, pierwsza wypadała. Po kilku próbach, nie więcej prób wykonywał, niż by człowiek w tej sytuacji robił, albo dziecko, układał jedną monetę na drugiej w kubkę, po czym delikatnie wsuwał dziób pod najniższą, zamykał górną połówkę dzioba na tej najwyższej i takie 4-5 monet w dziobie, delikatnie trzymane, wynosił gdzieś do sobie tylko wiadomych schowków i ukrywał. Przecież jest to dokonywanie wyboru. Ostatnim przykładem z tej serii to już były przykłady naukowe, gdy psa wpuszczano do pokoju, gdzie leżały kawałki mięsa duże i małe. Niektórzy twierdzili, behawioryści, że pies łapie ten, co jest bliżej. I jest mu wszystko jedno, czy duży, czy mały. I oczywiście jest to wybór. Wziąłem to, co bliżej. I pewne w ręce wróbel niż kanarek na dachu. Ale jeżeli mięso leży w dwóch takim samej odległości, te dwa kawałki mięsa, pies idzie do kawałka większego, a potem dopiero idzie do mniejszego. Czyli zwierzęta, na to są setki doświadczeń, setki przykładów, o których jeszcze będę opowiadać, świetnie potrafią dokonywać wyboru w zaistniałej sytuacji. Jaka jest jeszcze inteligencja, ta najważniejsza, językowa, to opowiem Państwu następnym razem.